Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święty Jan Paweł II jest pierwszym papieżem, którego pamiętam ze swojego życia, chociaż urodziłem się jeszcze za pontyfikatu papieża Pawła VI. I pontyfikat Jana Pawła II trwał aż do pierwszych lat mojego kapłaństwa. Cieszę się bardzo, że jako młody ksiądz mogłem wymieniać imię Jana Pawła II w modlitwie eucharystycznej. Chciałbym podziękować świętemu Janowi Pawłowi II przede wszystkim za jego chrześcijański styl życia, za to, że głosił Ewangelię nie tylko poprzez słowo mówione, takie jak homilie, katechezy, inne przemówienia, czy przez słowo pisane, jak encykliki, adhortacje, inne pisma, ale że głosił Słowo Boże, żyjąc nim na co dzień, spotykając się z ludźmi, mając dla nich życzliwy uśmiech, mając swoje poczucie humoru, które skracało dystans, które burzyło mur, które powodowało, że wiele serc, także ludzi niewierzących czy zupełnie nieraz przeciwnych Kościołowi, otwierało się na to ewangeliczne działanie. Powiem szczerze, że gdy byłem małym chłopcem, wiele razy słyszałem, jak na Jana Pawła II mówiono Ojciec Święty. I powiem szczerze, że nigdy nie myślałem o tym, że ktoś może tak mówić tylko z czystej grzeczności, bo nie wiem, bo tak wypada. Dla mnie Jan Paweł II zawsze był Ojcem Świętym, prawdziwym świętym, nie takim nazwanym, ale prawdziwie świętym. To widać było z każdego gestu, z każdego słowa, z każdego uśmiechu, ze wszystkiego, co czynił. Miałem możliwość przestudiowania i autobiografii, kilka innych książek i różnych wywiadów o świętym Janie Pawle II. Mogę powiedzieć, że każda ta lektura tylko utwierdzała mnie w tym przekonaniu, że żyłem w tych samych czasach, w których żył prawdziwy świadek prawdy, prawdziwy świadek Jezusa Chrystusa. Kolejną rzecz, za którą chciałbym podziękować świętemu Janowi Pawłowi II, jest to, co zrobił jeszcze jako biskup krakowski, za to, że bardzo mocno wspierał sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, jego pomysł, czyli że wspierał ruch Światło Życie, za to, że pobłogosławił dzieło krucjaty wyzwolenia człowieka. Dziękuję też serdecznie Janowi Pawłowi II za jego zaangażowanie w obronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, za to, że godność każdego człowieka leżała mu rzeczywiście głęboko na sercu. Dziękuję także za jego wszystkie wysiłki zmierzające do tego, by połączyć chrześcijan, którzy gdzieś tam się rozbiegli, można tak powiedzieć. Powstało wiele wspólnot chrześcijańskich na skutek schizmy, na skutek różnych rozłamów. Święty Jan Paweł II chciał, aby wszyscy byli jedno. Czynił wiele wysiłków, aby chrześcijan rozproszonych znów zgromadzić jako jeden lud Boży. I wreszcie chcę podziękować świętemu Janowi Pawłowi II za to, że był wielkim apostołem Bożego miłosierdzia. Nie tylko wyniósł na ołtarze siostry Faustyny Kowalską, nie tylko poświęcił Bazylikę Bożego Miłosierdzia, która stała się tym światowym sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ale nieustannie, codziennie głosił Miłosierdzie Boże, które trwa bez końca, Miłosierdzie Boże, które jest nieskończone. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, święty Janie Pawle II. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.